nie znał litości. Z zimną krwią zamordował swojego 10-letniego, a wszystko przez grę komputerową. Z Turku dopuścił się możliwie najgorszego czynu. Opinia publiczna przeżyła szok, gdy dotarły do nich informacje o przestępstwie 19-latka, a służby zamarły na widok zmasakrowanych zwłok 10-latka. Wszczęto śledztwo, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Niedługo potem pojawiły się nowe fakty, które wręcz nie mieszczą się w głowie. Koszmar w polskiej miejscowości. Zamordował 10-letniego brata. Śledztwo w toku, jak przypomina Super Express, w Sylwestra minionego roku. W niewielkiej miejscowości Turek w województwie wielkopolskim doszło do makabrycznego zdarzenia. Dziewiętnastoletni Maciej J. z nożem w ręce rzucił się na 10-letniego, dźgając go kilkanaście razy po klatce piersiowej, brzuchu oraz rękach. Tego dnia w domu przebywała również ich babcia. Z wstępnych ustaleń policji wynikało, że dramat rozegrał się po tym, jak między rodzeństwem doszło do kłótni o grę komputerową. Młody sprawca wpadł w szał i zamordował. Pomoc zawiadomił sąsiad, który próbował reanimować małoletniego Adama. Niestety, przybyli na miejsce funkcjonariusze stwierdzili zgon, stwierdzając, że chłopiec zmarł śmiercią nagłą i gwałtowną. Przeciwko Maciejowi J. wszczęto postępowanie. Pierwszym z podjętych przez śledczych kroków było przebadanie go na obecność środków odurzających lub alkoholu. Wyniki były dla wszystkich zaskakujące, wykazały bowiem, że chłopak niczego nie zażywał. Tymczasem sąsiad był przekonany o jego nietrzeźwości, argumentując to mrożącym krew w żyłach zachowaniem tuż po dokonaniu morderstwa. Siedział na kanapie, jak gdyby nic się nie stało, i wpatrywał się w grę komputerową na telewizorze, relacjonował dla SE. PL sąsiad rodziny. W świetle takich ustaleń zadecydowano o psychiatrycznym przebadaniu chłopaka. Opinia ekspertów ma być bowiem kluczowa. 2. Biegli orzekli jednak, że na dzień dzisiejszy nie są w stanie postawić jednoznacznej diagnozy ani ocenić stanu psychicznego podejrzanego w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu. Aktualnie trwa ustalanie oddziału, w którym taka obserwacja mogłaby zostać przeprowadzona, wyjaśnia dla SE. PL Aleksandra Maranda z prokuratury okręgowej w Koninie, dodając, że 19-latek usłyszał zarzut zabójstwa, jednak nie przyznał się do winy. Źródło: